program będzie działał jakoś bardziej przyzwoicie. Okej, okay, my zaczęliśmy się bawić układami złożonymi zeszłym razem. I patrzymy na to, że mamy dwa układy, z których jeden nas interesuje, a drugi nie. Chcemy opisać tylko jeden z tych układów, więc powolutku wprowadzamy sobie zredukowaną macierz gęstości. I z tego, co pamiętam, to ostatnim razem skończyliśmy na wykonaniu pomiaru projektorowego tylko na podukładzie A, kiedy mieliśmy daną macierz gęstości opisującą obydwa podukłady i się okazało, że no, umiemy to zrobić, zachowując cały układ, ale można taki pomiar wykonać również już na samym podukładzie A, kiedy opisujemy stan podukładu A poprzez zredukowaną macierz gęstości, czyli wykonując ślad częściowy po podkładzie B na całej macierzy gęstości. I teraz tak, no, pomiar projektorowy to jedno, a drugie zazwyczaj jednak ten eksperymentator na końcu, a gdzieś tam troszkę potencjalnie zawsze zakładamy, że chcemy odtworzyć wyniki, które są mierzalne eksperymentalnie, czyli gdzieś na końcu jest eksperymentator, który jest potencjalnie zły, jak mu się policzy coś bardzo abstrakcyjnego i każe sprawdzić, że to tak działa na rzeczywistym układzie. Więc druga rzecz, którą on może, taka podstawowa rzecz, którą on może nam dostarczyć, to jest wartość oczekiwana jakiejś obserwabli. Więc teraz zrobię porządek na biurku. Więc teraz sobie popatrzymy na sytuację, kiedy chcemy. Mamy rho AB, czyli macierz gęstości opisującej cały nasz układ, ale chcemy poznać wartość oczekiwaną obserwabli A, która no, działa tylko na podukładzie A, czyli z punktu widzenia. Tak? Ktoś coś mówił? Która no, też w cudzysłowie żyje nam, czyli jest zdefiniowana na podprzestrzeni Hilberta dla podukładu A. Czyli wartość oczekiwana obserwabli na podukładzie A. I my tą obserwablę nazwiemy A. Nie ma znaczenia. Czyli obserwabla A, jeżeli chcemy ją napisać bardzo formalnie, tak żeby była na tej całej przestrzeni Hilberta, nie tylko no, na przestrzeni dla podukładów A i B, czy dla całego układu, to jest A, który działa na podukładzie A i loczyn tensorowy jedynka na podukładzie B, czyli na podukładzie B nic się nie dzieje. Jeszcze uwaga na marginesie jest taka, że jak będą Państwo czytać prace naukowe albo ewentualnie tak naprawdę to również podręczniki, to zazwyczaj cała ta część jest domyślna. Czyli to się zaczyna już od momentu pisania Hamiltonianu, jeżeli się ma Hamiltonian to właśnie takich dwóch. No czemu nie piszesz teraz? Dla takich dwóch podukładów, Hamiltonian AB, on zazwyczaj będzie napisany jako HA plus HB plus Hamiltonian oddziaływania. Jak się na to człowiek poważnie, dokładnie spojrzy, to się okaże, że w tym momencie dodajemy trzy macierze, z których każda ma inny wymiar, jeżeli wziąć to zupełnie dosłownie. Typu, nie wiem, weźmy sobie przykład, czyli HA to będzie no, suma po N, energię EN, operatory kreacji i anihilacji. Napisałam na podukładzie A,
Napisałam generalnie rzecz biorąc Hamiltonian w postaci diagonalnej przy pomocy operatorów kreacji i anihilacji, przy czym to są operatory kreacji i anihilacji, które kreują i anihilują cząstkę na jednym z naszych podukładów, typu ulubiony przykład, mamy kropkę kwantową, w której jest ekscyton, może być ekscyton, to taki operator AN sprzężony kreuje nam ekscyton w kropce w stanie N. HB, to jest dygresja, HB z kolei też napiszę go sobie w postaci diagonalnej, YK, BK plus BK. Wszystko wygląda tak samo, mamy energię związane z stanem K, z wyjątkiem tego, że te operatory kreacji teraz i anihilacji się teraz nazywają B, bo działają w innej podprzestrzeni. I później jest oddziaływanie, to, które zawsze pamiętam, jest takie, że mamy, jak coś nam się pojawia w kropce, to ma to taki efekt na, jeżeli ta jedno to są te ekscytony w kropce, to drugie to są fonony. Gdzieś jeszcze powinna być suma. Tu KN i tu jakieś stałe GKN. I teraz jak się przyjrzymy czemuś takiemu, to jest po prostu jakiś tam realistycznie napisany Hamiltonian, to jak napiszemy go w postaci macierzowej, no to to jest macierz o wymiarze całej przestrzeni Hilberta A i B. Bardzo często, jak się to pisze, to tu nie ma iloczynu tensorowego, mimo że technicznie rzecz biorąc powinien być. Natomiast ten Hamiltonian jest tak jest zapisany tak, że ma wymiar tylko tego podprzestrzeni podukładu B, a ten ma wymiar podprzestrzeni tylko podukładu A. Czyli wiemy, że nie możemy dodać macierzy, które są różnych wymiarów, czyli tak naprawdę, tylko że podkreślam to dlatego, że to jest zawsze tylko w domyśle, czyli to tam jest, ale się tego nie pisze. Tutaj, może weźmy inny kolor, nie wiem jeszcze. Tutaj jest domyślnie iloczyn tensorowy razy jedynka macierzowa takiej wielkości jak przestrzeń podukładu B. Tutaj jest z kolei jedynka macierzowa związana z podukładem A i ten cały Hamiltonian teraz już ma w sobie trzy macierze, które są tego samego wymiaru, tej samej wielkości, można je dodawać. Czyli ja będę no, zawsze teraz podkreślać, gdzie jest ta jedynka macierzowa, bo Państwo się uczą. Natomiast no, nigdzie nie będzie to tak robione w prawdziwym życiu. Już na poziomie ewentualnych prac licencjackich i magisterskich, jeżeli będą robić Państwo coś z mechaniki kwantowej teoretycznie, jak promotor Państwu napisze Hamiltonian, a pokaże go sobie przeczytać z jakiejś pracy, to tego, co jest na zielono, nie będzie. Czyli człowiek musi po prostu sam wiedzieć, że to tam jest. Dobra, wróćmy do tematu. To była dygresja. I dygresja miała na celu to, żeby byli sobie Państwo w stanie poradzić. No jak mówię, dowolna obserwable, jeżeli jest mnożona razy jedynkę macierzową, to tej jedynki macierzowej się nie pisze. OK. Mamy obserwable, które działa tylko na podukładzie A, czy co oznacza, że ona ma domyślnie jedynkę macierzową na podukładzie B. I teraz przypominamy sobie, co to jest wartość oczekiwana, zapisana przy pomocy macierzy gęstości. Było ze dwa wykłady temu. To jest ślad A razy rho AB. Nie ma znaczenia, po której stronie jest to rho AB,
bo pod śladem takim całkowitym, pod częściowym to już nie działa. Można cyklicznie przestawiać operatory. I teraz tak, przydałoby nam się. A, dobra, jeszcze możemy to. Czyli tu mamy ślad A razy 1 na B, rho AB, to nam się przyda napisanie tego porządnie, żeby było wiadomo, co się dzieje. I teraz chcielibyśmy mieć macierz gęstości zapisaną w jakiś tam jawny bardziej sposób. Macierz gęstości AB dwóch podukładów możemy sobie zapisać, było zeszłym razem, jako sumę o nm, gdzie to są indeksy numerujące stany w podukładzie A, kq, gdzie to są indeksy numerujące stany w podukładzie B, cnmkq, jakieś stałe, które spełniają te wszystkie warunki, które potrzebują być spełnione, żeby rho AB było macierzą gęstości. I mamy nkmq, czyli no, wiatraczki, które nam określają rząd i kolumnę każdej macierzy. OK, wstawiam to do tej wartości oczekiwanej. Czyli dostaję ślad A razy 1, suma po nmkq, cnmkq, nkmq. Jeszcze przypominam, że taki zapis nk oznacza tyle, że mamy n na podprzestrzeni A i K na podprzestrzeni B. No dobra, i teraz potrzebujemy sobie, gdzieś chcę nawias mieć, potrzebujemy sobie zamienić ten ślad wiadomo, że ślad z czegoś tam, niech to będzie X, to jest suma po dowolnej bazie z całej przestrzeni, czyli tutaj to będzie nk. Teraz to sprymuję. Mamy nk x nk. To ciągle działa tak samo, jak działało w przypadku jednego podukładu. Po prostu mamy sumę wszystkich diagonalnych elementów. Suma wszystkich diagonalnych elementów się nie zmienia w zależności od bazy, więc w tym przypadku wybrałam sobie taką bazę, żeby to była ta sama baza, w której zapisałam moją macierz gęstości. Powód jest taki, że tak jest prościej. Dobra, czyli wracamy znowu do mojej wartości oczekiwanej. Mam A, to się równa suma. Bo niech będzie n prim k prim. N prim k prim. A razy 1. Suma po n m k q. C n m k q. N k m q. I po prawej stronie mam znowu n prim k prim. Dobra. I teraz wiemy, jak używać iloczynu tensorowego. Możemy jeszcze zrobić jeden krok, bo jest rano, zanim się rozkręcimy. Wystawię sobie sumy i stałe na zewnątrz. NMKQ, CNMKQ i wszystko, co mi zostanie, czyli to, to. I to zapiszę w taki sposób, żeby również stany były, miały ten iloczyn tensorowy. N prim razy k prim to jest to. Potem mam a razy 1,
Potem mam n razy k. Potem mam m razy q i n prim razy k prim. Zrobiłam po to, żeby było wiadomo, co na co działa, czyli podukład A, podukład A, podukład A, A i A. I tutaj mam B, 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 B i B. One sobie wzajemnie nie wróżą, przy czym wystawiam już stałe i sumy na zewnątrz, więc zostaje mi po prawej stronie, po jednym składniku. Po jednej składowej tej sumy. I tutaj już wszystko jest proste, czyli to się równa n prim k prim, suma po n m k q, c n m k q i zbieram wszystkie czerwone razem, czyli mam n prim a n m n prim. Dobra, i zbieram wszystkie zielone razem. K prim 1 K Q K prim. Dobrze. Suma po n. No nie rób tego. Suma po n prim K prim. Suma po n m K Q. Moje stałe. I teraz tak, n prim a n, z tym nic nie możemy zrobić, z tego prostego powodu, że to jest jakaś ogólna obserwabla a i nic o tym nie wiemy, ale to tutaj już jest delta m n prim, bo specjalnie dobrałam taką bazę w śladzie, żeby właśnie mieć no, elementy tej samej bazy ortonormalnej, wtedy iloczyny skalarne są proste, bo są równe 0 albo 1. Tu z kolei mam jedynkę macierzową, jedynka macierzowa w odpowiedniej podprzestrzeni, oczywiście jedynkę macierzową. Ona nic nie robi. 1 razy k to jest k, czyli mam to. I tutaj z kolei już też widać, że mam deltę q k prim. Mogę tą deltę q k prim przepisać. I jeszcze raz wykonajmy delty. Dostaniemy sumę po n, m, k, q, c, n, m, k, q. Mam deltę, że te elementy są niezerowe w momencie, kiedy n prim jest równy m, czyli tutaj mam m, a, n. I tu z kolei mam drugą deltę, gdzie k prim jest równe q, czyli tu dostaję q k. No dobra, i jeszcze jeden krok, bo znowu to jest równe delta q k, czyli to się równa suma po n m k q, c n m k q, m a n delta q k. I wykonuję deltę, dostając sumę po n, m. Zróbmy, żeby n wyglądało jak n. C, zgubiłam sumę po k, c, n, m, k, k, bo delta, m, a, n. I w sumie już jesteśmy w domu. Jedyną rzeczą, którą tu jeszcze można zrobić, to jest dodać nawias i ewentualnie nazwać te rzeczy. Nazwijmy to CNM po prostu. Więc to będzie suma po NM, CNM.
Dobra. Więc policzyliśmy sobie wartość oczekiwaną obserwabli na podkładzie A. Zdefiniowaliśmy przy tym nowe stałe równe sumie po tym drugim podukładzie CNMKK. Widzimy, że te stałe mają tutaj tylko diagonalne elementy związane z podukładem B, czyli takie, kiedy K jest równy Q. I możemy się już z zeszłego razu spodziewać, że może dałoby się to zrobić prościej przy pomocy zredukowanej macierzy gęstości. Właśnie dlatego, że zredukowaną macierz gęstości dostaje się robiąc ślad częściowy po podukładzie B, a ślad częściowy po podukładzie B wybiera diagonalne elementy na podukładzie B, czyli takie, kiedy K jest równy Q. Dobra, czyli na razie zrobiliśmy to w ten irytujący sposób, czyli ciągnąc za sobą podukład B cały czas, ale jednocześnie nic żeśmy nie robili na tym podukładzie B, bo no, na podukładzie B była jedynka macierzowa i tyle. Ok, zróbmy to drugą metodą, biorąc mój postulat, że wystarczyłoby mieć opisać stan podukładu A tylko macierzą gęstości, zredukowaną macierzą gęstości podukładu A, czyli wzięlibyśmy ślad po podukładzie B z rho AB. Robiliśmy to zeszłym razem, ale co tam? Czyli mam ślad po B na tym. Macierz rho AB to była suma po NMK Q, CNMK Q, NK MQ. Ślad po samym B to będzie suma, po niej będzie K prim i po prawej też będzie K prim. I wstawiam ten środek, sumę po NMKQ, CNMKQ i rozpiszę to sobie za jednym zamachem przy pomocy iloczynu tensorowego i tutaj mam MQ. I dajmy temu nawias. Co jest nie tak z tym obrazkiem, jak się temu człowiek bardzo poważnie przyjrzy? To, że to jest wektor innego wymiaru niż te wektory tutaj. To oznacza tyle, że wykonując ślad częściowy znowu jest tam domyślnie jedynka macierzowa na podukładzie w tym momencie A. Nie będziemy już tego pisać, nie przyzwyczajała Państwa do nomenklatury, która nie jest używana. Ale jakby się bardzo uprzeć, to tutaj jest jedynka na podukładzie A i tutaj z tej strony też jest jedynka na podukładzie A razy ten stan K'. Czyli wiemy, co to robi, potrzebujemy wystawić sumy i stałe na początek. Jeśli nie wystawię tych sum i stałych na początek, później można dojść dość ładne maliny, dlatego że dokładnie wiemy, ten iloczyn tensorowy, działanie na iloczynie tensorowym robi się strasznie proste w momencie, kiedy to jest tylko jeden składnik. Kiedy wszystko ma, kiedy nie ma żadnej sumy. Więc bezpiecznie jest zawsze wystawić sumy i stałe na początek i wtedy już nic złego się nie może zdarzyć. Dobra, mamy jedynkę macierzową na N. Wiem, że nie będę pisać, o czym napisałam, ale teraz nie będę. Potem
Czyli jeszcze raz. To jest na podukładzie A i to jest na podukładzie A i domyślnie moje jedynki macierzowe. Więc mogę to przepisać na lewą stronę. I później zły wybór koloru. To jest na podukładzie B, to jest na podukładzie B, to jest na podukładzie B i to jest na podukładzie B. Widzimy, że wyjdą nam dwa iloczyny skalarne, czyli nie piszemy już nawet, żeby być formalnie poprawnym, tego iloczynu tensorowego, dlatego że dostaniemy liczbę, a nie element macierzowy. I K prim, K Q, K prim. Czyli to mi daje deltę K prim K, to mi daje deltę Q K prim. I teraz trzeba się zdecydować, jaka literka z podukładu B ma zostać. Niech zostanie K. Mamy sumę po NM, sumę po K, CNM. K prim jest równe K jest równe Q, z tych dwóch delt wynika, czyli C, aj, już napisałam CNM. Czyli tutaj jest K, K, N, M i ostatni krok to jest dać tu nawias i zauważyć, że to wychodzi dokładnie to samo, ta sama stała, którą mieliśmy tutaj. Czyli możemy to przepisać jako sumę po NM, C, NM. No dobra, mamy zredukowaną macierz gęstości w postaci możliwie ogólnej i chcemy policzyć wartość oczekiwaną obserwabli A. To jest ślad. Nie pamiętam, po której stronie pisałam ro, nie ma to znaczenia. Ro A razy A. Tu już nie ma żadnej jedynki macierzowej, bo w tym momencie ta macierz gęstości jest tego samego wymiaru co to A. W sumie oba powinny mieć czapeczki. Czyli to jest ślad sumy po NM, CNM, NMA i ślad. To jest ślad w podukładzie A. Bo tutaj już wszystko jest tylko w podprzestrzeni Hilberta podukładu A, więc suma po niech będzie n prim, n prim, n prim. Przepisałam ślad przy pomocy tej bazy, którą mam tu. Wpisuję macierz gęstości, suma po nm, cn, m. N, M. Wystawiam sumy przed nawias. Jejej. No, wystawiam sumy na lewą stronę, wystawiam stałe na lewą stronę i dostaję N prim. N, a zgubiłam. Tu jeszcze jest A. Ładne miejsce na nie zostało. M, A. N prim to jest delta N prim M, czyli jak wykonamy deltę, się równa sumie po NM, CNM, MA, N. I oczywiście wyszło mi prawie to, co mi wyszło tu wcześniej, czy dokładnie mi wyszło. CNM. Dobra, muszę je przeindeksować. Tak, no, zobaczymy. NMMN. Staram się zapamiętać. Może. Ła! Nie będziemy robić nic skomplikowanego. Suma po NMMN. NM. Wyszło dokładnie to samo. Uf. Wyszło. Dokładnie.
To samo. Ty robiliśmy to po to, żeby pokazać, że w momencie, kiedy chcemy opisać pomiar na jednym z dwóch podukładów, to nie musimy tego robić tak cały bardzo porządnie, jak robiliśmy to za pierwszą turą, ciągnąc za sobą cały podukład z tym dodatkową częścią B, tylko możemy odtworzyć wyniki wszystkich podukładów. Możemy odtworzyć wyniki wszelkich pomiarów na jednym z podukładów, po prostu opisując stan podukładu, który nas interesuje przy pomocy zredukowanej macierzy gęstości. To się da oczywiście ciągnąć dalej, można sobie jeszcze ewentualnie to zrobić dla pomiarów nieprojektorowych i tak dalej, ale wychodzi na to, że pomiar, że wyniki dowolnego pomiaru, wyniki dowolnego pomiaru na podukładzie A można otrzymać, odtworzyć, opisując stan tego podukładu przy pomocy zredukowanej macierzy gęstości. Rho A to się równa ślad częściowy po tej części przestrzeni Hilberta, która nas nie interesuje, i z całej macierzy Rho AB. I zrobimy temu ramkę, bo to jest ważne. Mam nadzieję, że zdołałam Państwa przekonać, że tak faktycznie jest. To jest strasznie wygodne, dlatego że czasami mamy dostęp, to znaczy eksperymentalny dostęp do tylko części podukładu, do czegoś małego. Natomiast taki podukład potrafi być poważnie brudny, czyli oddziaływać z czymś, z czym popadnie. Szczególnie to są nanostruktury w ciele stałym. No to ciało stałe składa się z bardzo wielu mniej lub bardziej kwantowych układów. I to, co nas interesuje, ta nanostruktura, kropka, centrum męczał, cokolwiek, co tam jest, stanowi tylko malutką część tego wszystkiego, ale to, na co świecimy laserem, na tym wykonujemy pomiary, czyli dostajemy dane tylko z tej części. Fajnie by było, jakby w takiej sytuacji można było zignorować tą całą resztę świata, ale niestety ta reszta świata wpływa na to, jakie pomiary dostaniemy. Zresztą od pewnego momentu całą treścią tego wykładu będzie wyprowadzanie równań, które są dość skomplikowane, dlatego że wtedy ewolucja jest nieunitarna, ale to pieśń przyszłości. W każdym razie większość tego wykładu to będzie wyprowadzanie równań, które pozwolą nam opisać ewolucję tej zredukowanej macierzy gęstości w taki sposób, żebyśmy nie musieli ciągnąć za sobą czegoś wielkiego, co powoduje, że nawet numerycznie nie da się całego układu opisać, no bo komputery są za wolne. Dobra. Czyli wprowadziliśmy sobie coś, co się nazywa zredukowaną macierzą gęstości. Pokazaliśmy sobie, że może być, że jest to konstrukt, którego można używać do opisu części układu, które nas interesuje. Czasami to znaczy, że interesuje nas akurat ta z powodów teoretycznych,
Czasami oznacza to, że to jest ta, do której mamy dostęp eksperymentalny, z której tylko możemy zebrać wyniki. I teraz pytanie brzmi, to znaczy nazwa tego jest tendencyjna, bo to się nazywa zredukowana macierz gęstości, ale potrzebujemy sobie sprawdzić, czy zredukowana macierz gęstości autentycznie jest macierzą gęstości. Czy zredukowana macierz gęstości jest macierzą gęstości? I teraz to będziemy sprawdzać w taki dość standardowy sposób. Pamiętają Państwo, jak mieliśmy te takie trzy fundamentalne własności macierzy gęstości, czyli że musi być hermitowska, musi mieć ślad równy 1 i musi mieć nieujemne wartości własne. Więc trzeba wziąć zredukowaną macierz gęstości i pokazać, że te trzy własności są spełnione. Jeżeli te trzy własności są spełnione, to znaczy, że to znaczy, że jest to macierz gęstości. Czyli trzeba sprawdzić, czy 1 ślad rho A jest równy 1, drugie hermitowskość, czyli że rho A musi być równe rho A sprzężonemu, i trzecie, że macierz jest nieujemna, co jest ładnym zapisem tego, że ma nieujemne wartości własne. Czyli to chcemy sprawdzić i nie wychodzimy kompletnie z powietrza, tylko wiemy, że macierz całej gęstości, całego układu jest macierzą gęstości. Czyli mamy dane, te same trzy własności dla całej macierzy gęstości rho AB. Big rho AB jest równe rho AB sprzężone i trzecie rho AB ma nieujemne wartości własne. Czyli chcemy wyjść z tego i przy pomocy tego udowodnić sobie to. Dlatego, że jeżeli zredukowana macierz gęstości nie była macierzą gęstości, no to mamy problem, dlatego że coś, co jest macierzą gęstości, może nam opisywać stan układu, a coś, co nie jest macierzą gęstości, nie będzie nam opisywać stanu układu, więc jest to mniej więcej istotne. Ja niezaprzeczalnie marudziłam już wcześniej na temat tego, że te pierwsze dwie własności sprawdza się prosto, a ta trzecia zawsze robi problemy, więc zacznijmy sobie od pierwszej. Jeden. Czyli tak, już może jeszcze zanim zaczniemy od pierwszej, to przepiszmy sobie rho AB i rho A. Rho AB to była ta suma po NMKQ, CNMKQ. Dobra. NMKQ, rho A, liczyliśmy tu przed chwilą, to jest suma po NM, CNM. N. Oczywiście, że tu zrobiłem błąd. Ła, nie lubię cię. N. K. M. Q. I tutaj jest N. M. Przepisuję to, co było wcześniej. Nie wprowadzam nowych oznaczeń. I C. N. M. To jest suma po K. C. N. M. K.
K, w diagonalnych elementach podprzestrzeni B. Dobra, to nam się przyda, więc też może pójść w ramkę, żebym to mogła znaleźć później. I teraz chcemy sprawdzić, że ślad ρ A jest równy 1. Wiemy tyle, że ślad ρ AB jest równy 1, a to się równa w sumie diagonalnych elementów macierzy gęstości ślad sumy po NM KQ CNM KQ NK MQ. Ślad to jest suma po diagonalnych elementach. Diagonalne elementy to znaczy, że to są te, gdzie oba indeksy po lewej stronie są równe obu indeksom po prawej stronie, czyli to jest suma po NK CNNK K i to jest jeszcze raz równy 1. Czyli stąd wychodzimy. To jest nasza dana, bo zaczynamy od ρA B, który jest macierzą gęstości. I teraz policzymy sobie ślad ρA, czyli to jest ślad sumy po NM, CNM, NM i znowu to jest suma po diagonalnych elementach, czyli tym, kiedy N jest równe M, czyli to jest suma po N, CNN i tutaj wstawiamy tą definicję, czyli to jest suma po N, suma po K, CNNKK. Suma po NK, CN, NK, K, więc ślad ρAB jest równy śladowi, ślad ρA jest równy śladowi ρAB. Ślad zredukowanej macierzy gęstości jest równy śladowi tej całej macierzy gęstości, a to już wcześniej pokazaliśmy sobie, że jest równy 1. Mówiłam, że to się prosto dowodzi, czyli pokazaliśmy, że jest spełniona pierwsza własność, że ślad ρA, ślad zredukowanej macierzy gęstości jest równy 1. Dobra. Drugie, to już proste. Chcemy wyjść z tego, że ρAB jest równy ρAB sprzężonemu i pokazać, że ρA jest równe ρA sprzężonemu. Czyli tak, ρA to jest jeszcze raz suma po NM, CNM, NM, czyli ρA sprzężone to jest suma po NM, CNM z gwiazdką MN. Odwracam tą kolejność tutaj, dlatego że to jest transpozycja, to jest sprzężenie zespolone, a to jest transpozycja. I teraz ρA równe ρA plus oznacza tyle, że suma po NM, CNM, NM ma być równe sumie. Ja chcę jeszcze indeks odwrócić, czyli to się równa suma po NM, zamienię N na M. Zawsze mogę to zrobić. Chcę, żeby elementy macierzowe były takie same po lewej, po prawej stronie. Czyli jest CMN z gwiazdką NM. I to jest suma po NM, przypisuję to CMN z gwiazdką NM. Czyli to oznacza tyle, że w każdej pozycji tej macierzy gęstości po lewej stronie musi stać to samo, co jest w tym samym rzędzie i kolumnie po prawej stronie, czyli to musi być równe temu dla każdego N i M. Dla każdego N, M.
CNM musi być równy CMN z gwiazdką. To chcemy sprawdzić. Opla. Dobra, i teraz potrzebujemy tej naszej macierzy gęstości roa B. To była suma po NMKQ, CNMKQ, NKMQ, czyli ρ AB sprzężone to jest suma po NMKQ, CNMKQ, sprzężenie zespolone i transpozycja, czyli tutaj jest MQ, NK. Widzą Państwo, to jest uwaga na marginesie, jakby się robiło częściową transpozycję w tym momencie, to była cała transpozycja, więc zamieniliśmy rząd i kolumnę na jednym podukładzie i na drugim podukładzie. Natomiast gdybyśmy chcieli zrobić częściową transpozycję, nam to nie będzie potrzebne, ale to się pojawia dość często w informatyce kwantowej, to byśmy po prostu zamienili te dwa indeksy, a pozostałe dwa indeksy by zostały takie same. Się przydaje, jak się liczy miarę spontania, jak się nazywa ujemność. Dobra. Czyli lewa i prawa strona musi być taka sama. Rho AB, wiemy, że jest równe rho AB sprzężonemu. Tu jeszcze byśmy chcieli zamienić indeksy, żeby to, co stoi tu po lewej i prawej stronie, było takie samo, jak to, co stoi tu. Czyli N zamieniam z M, po prostu przeindeksowuję to i K zamieniam z Q, dostając sumę po N, M, K, Q, C, N, C, M, N, C, Q, K, z gwiazdką N, K, M, Q. I w ten sam sposób, jak zeszłym razem, żeby dwie macierze były sobie równe, to każdy element tej macierzy musi być sobie równy, czyli z tego wynika, że dla każdego NMKQ CNMKQ musi być równy CMNQK z gwiazdką. To mamy dane. No dobra, to wróćmy do tego i przypomnijmy sobie jeszcze raz, że CNM to jest suma po K, C, N, M, K, K. Czyli odpowiednio C, M, N z gwiazdką to będzie suma po C, M, N, K, K z gwiazdką, czyli suma po C, M, N, K, K z gwiazdką. Czyli ten warunek, napiszę to na części czerwona, żeby była ciągłość, ten warunek tutaj jest taki, że dla każdego NM suma po K, CNMKK, CNMKK ma być równy sumie po K, CMNKK z gwiazdką. I teraz wracamy do tego. W sumie jesteśmy w domu, to powinno być widać. Dlatego, że z tego warunku wynika, że zawsze CNMKK jest równy CMNKK z gwiazdką. Czyli każdy taki element jest równy każdemu takiemu elementowi. Sumowanie po K niczego nam nie zmienia i wszystko jest w porządku. Generalnie to równanie musi być spełnione dla każdego N i M. Dobra, mamy te dwie proste rzeczy. Właśnie widzę, że udowodniłam to inaczej niż w dowodzie, niż w zeszycie. W zeszycie przyjmowałam postać diagonalną, ale nie ma to znaczenia. I teraz potrzebujemy to trzecią rzecz, mianowicie pokazać sobie, że jeżeli rho AB ma nieujemne wartości własne, to rho A też ma nieujemne wartości własne.
Okej. I to będziemy dowolić trochę inaczej, bo staramy sobie ułatwić życie tak bardzo, jak się da. Czyli zapiszemy sobie najpierw rho AB w postaci przy pomocy stanów własnych. Przepraszam, przy pomocy stanów czystych, czyli zapiszemy sobie rho AB przy pomocy definicji, czyli że dowolną macierz gęstości można zapisać jako sumę z pewnymi wagami danych przez prawdopodobieństwo dostania jakiegoś stanu razy ten stan lambda lambda. Czyli to jest definicja. Co oznacza tyle, że to P lambda to są prawdopodobieństwa, czyli każde z nich jest większe równe od zera i suma po nich musi być równa 1. Natomiast te stany lambda nie muszą być ortogonalne do siebie, jak bo faktycznie nie używam tego faktu, że żeby one musiały być ortogonalne. No dobra, jeżeli to zapiszemy, jeżeli sobie zapiszemy teraz macierz gęstości w taki sposób, to możemy policzyć rho A, czyli to jest ślad B rho AB, ślad B sumy po lambda P lambda lambda lambda. Czyli to jest suma po lambda P lambda. Wyrzucenie sumy i stałych na lewą stronę jest często dobrym pomysłem i mamy ślad B lambda lambda i oznaczamy sobie to jako macierz gęstości rho A z indeksem lambda. Może powiedzmy macierz, bo nie wiem, czy to jest macierz gęstości. Rho A lambda, czyli rho A lambda to jest ślad B lambda lambda. Okej. I teraz wychodzi na to, że jeżeli dla każdego lambda ta macierz rho A lambda jest macierzą gęstości i to rho A też jest macierzą gęstości. Macierzą gęstości. To jest tak naprawdę związane z tym, że alternatywna definicja macierz gęstości, tak jak tu mamy tą jedną ze stanami czystymi, jest taka, że macierz gęstości jest macierzą gęstości, że i rho można zapisać jako sumę, nie wiem, po lambda, p lambda, rho lambda, gdzie rho lambda to są macierze gęstości. Macierze gęstości. Ale ja tej alternatywnej, to też jest definicja. Też jest definicja. I to ta definicja i ta definicja są sobie równoważne. Czyli da się jedno wyprowadzić z drugiego i z powrotem. Jeżeli macierz da się zapisać w taki sposób, to da się ją też zapisać w taki sposób i to są macierze gęstości, ale ja nie wprowadzałam tej definicji, więc Państwu po prostu pokażę, że tak jest. Czyli dlaczego tak jest?
Odpowiedź, czyli tu jest dygresja, odpowiedź jest taka, że jeżeli rho a lambda w sumie nie wiem, czy nie chcę tego. A, siorba. Jeżeli rho a lambda jest, każde rho a lambda jest macierzą gęstości, to można ją zapisać w postaci diagonalnej. W postaci diagonalnej. To znaczy tyle, że rho a lambda jest równe jakiejś sumie po n. Niech to będzie n lambda, bo ten indeks lambda mi się musi ciągnąć. P n lambda, n lambda, n lambda. Już w tym momencie n lambda to jest jakaś baza ortonormalna. Tam na górze te stany lambda nie musiały stanowić bazy normalnej, dlatego tu zaznaczam, że to jest postać diagonalna, więc to już jest zapisane w konkretnej bazie. Dobra. I jeżeli mamy, i przy czym dla różnych lamb to mogą i zazwyczaj będą różne bazy. Czyli teraz, jeżeli wrócimy do tego naszego zapisu, że rho a to jest suma po lambda P lambda lambda lambda, nie, skupiłem ślad, rho a lambda. Rho a lambda. To się równa sumie po lambda P lambda suma po N lambda P N lambda N lambda, N lambda. To jest suma wbrew pozorom. Robimy porządek, czyli mamy sumę po lambda, sumę po N lambda, P lambda, P N lambda, N lambda, N lambda. I to możemy sobie zapisać jako sumę po fi, p, fi, i, fi, fi, przy czym jest ten sam zapis tak naprawdę, czyli ta suma po fi to jest suma po wszystkich możliwych kombinacjach lambda i n lambda. Nie umiem tego zapisać nie używając słów. Zrobię dwukropek, będziemy udawali, że to tyle znaczy. P fi to jest dla dowolnego, tego właśnie dowolnej kombinacji tych indeksów. Jest to P lambda razy Pn lambda i fi to jest po prostu odpowiedni stan n lambda. Czyli chodziło o to, że zaczynamy od tego, że mamy sumę z pewnymi prawdopodobieństwami o macierzach gęstości i to możemy w bardzo prosty sposób zapisać jako sumę z pewnymi prawdopodobieństwami po stanach czystych. I te stany czyste znowu nie muszą stanowić bazy ortonormalnej, dlatego że ich jest strasznie dużo i różne bazy. Bazy n lambda są różne, więc jeżeli lambda się różnią między sobą przy n lambdach, to te stany nie muszą być ortogonalne do siebie, takie same. Czyli tak naprawdę to by jeszcze ewentualnie trzeba było pokazać, no jest mniej więcej oczywiste, że to musi być większe równe od zera, bo to jest większe równe od zera i to jest większe równe od zera. Jeszcze można
mniej więcej prosty sposób pokazać, że suma po fi, fi jest równa 1, czyli to jest równe sumie po lambda, sumie po n lambda, p lambda, p n lambda. Odwracamy kolejność działań, czyli mam sumę po lambda, p lambda. Przesuwam teraz, inaczej mówiąc, sumę na prawą stronę, bardziej na prawo, suma po n lambda, p n lambda. To wiemy, że musi być równy 1, żeby rho a było, 1 tak nie wygląda, żeby rho a było macierzą gęstości, czyli to się równa suma po lambda p lambda, żeby rho a lambda było macierzą gęstości, a to z kolei musi być też równe 1, bo tak założyliśmy na początku, gdzieś. Możliwe, że tego nie napisałam, ale w każdym razie tutaj suma po lambda p lambda musi być równe macierzy, musi być równe 1, żeby to były prawdopodobieństwa. Nie może być takiej sytuacji, że no, jakaś, że z pewnym prawdopodobieństwem nie wiemy, jaki to będzie skład. Dobra, czyli przypominam, po co to mówiłam. Mówiłam to po to, że no, wyprowadziliśmy sobie tą alternatywną definicję macierzy gęstości z naszej pierwotnej definicji macierzy gęstości i robiliśmy to po to, bo chcemy powiedzieć, że jeżeli dla każdego lambda, rho a lambda jest macierzą gęstości, czyli spełnia te wszystkie właściwości, to to coś, czyli nasze rho a, też jest macierzą gęstości. Dobra, potem lekko przy długim wstępie potrzebujemy tego użyć, czyli potrzebujemy pokazać, że dla każdego lambda rho a lambda jest macierzą gęstości. OK. Czyli chcemy zrobić, co następuje. Mamy rho a lambda równy śladowi b z jakiegoś stanu czystego lambda lambda. I chcemy pokazać, że to jest macierz gęstości. Jest on napisany. I tak. Wiemy na wstępie, że te dwie proste własności są spełnione, bo żeśmy sobie to wielokrotnie pokazywali. Wiemy, że ślad rho a lambda jest równy 1. Tak naprawdę to przed chwilą sobie to pokazaliśmy, tylko dla dowolnej macierzy gęstości rho a b, a nie takiej, która jest ze stanu czystego. I że rho a lambda jest równe rho a lambda sprzężone. Czyli no, dokładnie to sobie pokazaliśmy na początku tego wykładu. Tam pokazywaliśmy pierwszą i drugą własność, no bo w tym przypadku po prostu rho a b lambda to jest lambda lambda. Więc jeżeli te własności przechodzą na ślad, na rho a równy ślad b, rho a b lambda, to wszystko jest w porządku. Pokazaliśmy już to, przestaje mieszać. Więc to, co potrzebujemy pokazać, to jest znowu ta trzecia własność, którą zawsze zmieniają. Dobra. I teraz tak, czyli będziemy pokazywać trzecią własność. Ping, ping, ping. Tylko uprościliśmy sobie zadanie o tyle, że nie mamy już do czynienia z dowolną macierzą gęstości rho a b, tylko z macierzą gęstości rho a b z indeksem lambda, czyli taką, która jest stanem czystym. Czyli stan lambda możemy sobie zapisać
jako suma po niech będzie nk, cnk, c było wcześniej, będzie nam się mieszać, niech będzie dnk, nk, i zapisujemy to w jakiejś bazie separowalnej. OK. I wiemy, że to jest stan kwantowy, wektor stanu, więc musi być spełniony, że suma po nk moduł z dnk kwadrat jest równy 1, żeby nasz wektor stanu był wektorem stanu i żeby te współczynniki miały własność prawdopodobieństwa. Możemy zapisać naszą macierz rho ab lambda, czyli projektor na stan lambda. I to będzie suma po nk, dnk, nk. Suma, niech będzie mq, dmq z gwiazdką, mq. Zakładam, że wiadomo, co robię. Zrobiłam z tego keta bra i dostałam to. Zmieniłam indeks, bo jak mam dwie sumy po wszystkim, to muszą być inne indeksy, bo inaczej dostajemy tylko elementy diagonalne, a tak dobrze nie ma. Wystawiam sumy na lewą stronę po nmkq, stałe na lewą stronę dmk, dmq z gwiazdką nk, mq i dostaję postać tej macierzy gęstości w dowolnej bazie. Liczę sobie rho a lambda, czyli ślad b z rho a b lambda i wiemy, co się dzieje, bo już to liczyliśmy. Czyli zostają nam tylko te elementy, gdzie k jest równe q, czyli mamy sumę po nn, sumę po k, dnk, dmk. Powiedziałam to z odpowiednim dramatyzmem, bo jakoś mi się mk. Wiedziałam, że zrobiłam błąd pisząc, ale nie zdążyłam go zatrzymać. I tutaj mamy n, m. Dobra. I teraz chcemy znowu odwrócić sytuację, czyli chcielibyśmy to coś napisać w postaci, która będzie nam przypominała to tutaj. Czyli chcę mieć iloczyn dwóch, w miarę możliwości iloczyn dwóch, no i iloczyn bra i keta, iloczyn dwóch wektorów stanu. Dobra, czyli suma po k teraz idzie na lewą stronę i rozdzielam to tak, że mam sumę po n dnk n, czyli przyniosłam to i to z jedną sumą, damy temu nawias i to, co zostaje, to jest suma po m dmk z gwiazdką m. Dobra. Czyli mam de facto jakieś stany. Mogę to jeszcze zapisać. Chcę to nazwać jakoś. Czyli to nazwiemy sobie psi k. I to będzie miało tyldę, bo to jest wektor stanu, ale nieunormowany. Wektor stanu na podprzestrzeni A, zapisany w tej bazie. I to, jak się człowiek temu przyjrzy, to jest ten sam stan psika z tyldą, tylko... Ups. Tylko bra.
To jest prosto zobaczyć, jak się je przepisze. Sumę po K, sumę po ND, NK, N. A to po prawej stronie mogę zapisać jako sumę po ND, NK, M. Sprzężenie hermitowskie. I wtedy widać, że to i to, to jest to samo, jeżeli zamienimy po prawej stronie indeks m na n. Czyli to, co dostaliśmy, to jest taka postać, że mamy sumę po k, psi k z tyldą, wygląda to całkiem ładnie. I teraz, czyli zapisaliśmy sobie naszą macierz gęstości rho a lambda w takiej ładnej postaci. Jedyny problem jest taki, bo to są ewidentnie stany, z tym nie ma problemu, ale te stany są nieunormowane. Potrzebujemy te stany unormować i wtedy wszystko powinno być w porządku. Czyli chcemy znaleźć psi k, które jest równe psi k z tyldą, dzielone przez normę, czyli pierwiastek z psika, psika z tyldą. Dobra, więc policzmy tą normę psika, psika z tyldą. To była suma najpierw to. Suma po m, dnk z gwiazdką n. I teraz to. Suma po n, dnk bez gwiazdki n. Sumy na lewo. Stałe na lewo. To jest k wbrew pozorom. Dnk z gwiazdką i tutaj mamy MN, czyli delta MN. Wykonujemy delta i dostajemy sumę po ND, NK, DNK z gwiazdką, czyli sumę po ND, NK moduł kwadrat. I to sobie oznaczymy jako PK, widzimy, że to jest większe, równe od 0, bo jest to suma po modułach kwadrat. Dobra, czyli wracając, to jest równe psi K z tyldą przez pierwiastek z PK. Czyli psi k z tyldą to jest pierwiastek pk psi k. I możemy to podstawić z powrotem. Tutaj dostajemy sumę po k pierwiastek z pk psi k. Ups. Pierwiastek z pk psika. PK jest rzeczywiste i nieujemne, więc pierwiastek z PK jest rzeczywisty. Z czego dostajemy to, że robiąc brasketa nic nie robię tej części. Czyli to jest suma po K, PK, psika, psika. Uff. Czyli pokazaliśmy sobie tyle, że rho a lambda można zapisać w postaci sumy po n, po k, pk, psika, psika, gdzie psika to są jakieś stany, teraz już unormowane
więc nie ma problemu. I żebyśmy zobaczyli, że to jest z definicji macierz gęstości, to potrzebujemy tylko pokazać sobie, że suma po K, PK jest równa 1, czyli to jest suma po K, suma po N, moduł DNK kwadrat. I tyle. To jest równe 1, dlatego że psi, że lambda, to się lambda nazywało. Ojej, tu. Ten warunek musi być spełniony, żeby to był stan. Wiemy w takim razie, że to jest równe 1 wcześniej. Dobra, czyli pokazaliśmy sobie wreszcie, że rho a lambda jest macierzą gęstości. A z tego wynika, że rho a, który jest równe sumie po lambda, to się nazywało, p lambda, rho a lambda jest macierzą gęstości. Czyli ma między innymi, ale pozostałe rzeczy już sobie pokazaliśmy, nieujemne wartości własne. Mówiłam, że z tymi nieujemnymi wartościami własnymi są zawsze jaja. Dowodziliśmy to mocno naokoło, ale da się to pokazać ogólnie, więc nie ma jakiegoś fundamentalnego problemu. I komentarz brzmi uff. Dobra. Czyli pokazaliśmy sobie, że zredukowana macierz gęstości jest faktycznie macierzą gęstości, czyli jest to obiekt matematyczny, który może opisywać nam stan. To bardzo dobrze, bo daje nam to narzędzie, z którym będziemy pracować już do końca. I od razu powiem Państwu, jaki będzie problem i czym się będziemy zajmować. Czyli to jest komentarz, ale ważny. Mianowicie, że układ zamknięty, taki cały układ, będzie, czyli to jest ten kawałek, który jest opisywany Hamiltonianem, ewoluuje unitarnie, to wiemy. Czyli cały układ chodzi nam o to, że on jest tak duży, taki, który, tak duży, że opisujemy go Hamiltonianem. Ja nie umiem mówić jednego, a pisać drugiego. Taki, który opisujemy Hamiltonianem. Ewoluuje unitarnie. Ale ewolucja zredukowanej macierzy gęstości, czyli tylko kawałka układu, który cały jest opisywany Hamiltonianem, nie musi być unitarna. Chodzi o to, jak gdzieś tam pisałam taki Hamiltonian, który opisywał cały układ, więc w momencie, kiedy tylko ten cały układ zamknięty jest opisywany Hamiltonianem, a mamy dostęp tam eksperymentalny, czy z jakiegoś powodu interesuje nas tylko kawałek, no to mimo wszystko mamy sytuację, w której unitarnie ewoluuje cały układ, czyli gdzieś tam jest jakieś oddziaływanie jednego na części A na część B i te części
ewolucja jednego kawałka wpływa na ewolucję drugiego kawałka i z powrotem i tak dalej, no to wtedy, jeżeli będziemy mieli tylko kawałek, no to czyli będziemy za każdym razem szukać. A, przepraszam, że się plączę zawsze pod koniec wykładu. Jeżeli mamy coś takiego, że ρ a b od chwili t możemy dostać przy pomocy operatorów ewolucji, to jest sprzężenie i te operatory są unitarne, czyli u od t, u sprzężony od t jest równe 1 i u sprzężony od t, u od t jest równe 1, to ta unitarność wynika z tego, że operator ewolucji dostajemy dlatego, że rozwiązaliśmy równanie Schrödingera. Jeżeli to równanie Schrödingera ma Hamiltonian, który nie zależy od czasu, no to u od t jest po prostu e do minus i przez h ht i od razu w bardzo prosty sposób jest pokazać, że to jest unitarne. Ale pokazywałam Państwu zeszłym razem, że możemy też dostać u od t dla h zależnego od czasu, przynajmniej formalne rozwiązanie. Z własności tego formalnego rozwiązania z tą tam funkcją wykładniczą uszeregowaną czasowo ciągle wynika, że ta ewolucja jest unitarna. Natomiast jeżeli chcemy dostać rho a od t, to to jest ślad b rho a b od t, czyli ewolucja tego wynika z unitarnej ewolucji tego kawałka, a nie wynika, nie zawsze możemy ją opisać przy pomocy jakiegoś osobnego Hamiltonianu działającego na podukładzie a, czyli to, co nam się dzieje, to jest to, że tu mamy ślad b u od t rho a b od zera u sprzężony od t i to jest w ogólności różne od jakiegoś u a od t rho a od zera u sprzężony a od t. I generalnie problem jest taki, że ten ślad się bierze z tej całości i bardzo często nie da, zazwyczaj wręcz nie da się tego przekształcić do takiej ładnej postaci i stwierdzić, że mamy że możemy zasymulować ewolucję części naszego podukładu ewolucją układu zamkniętego. Dobra, zostało 5 minut. Co wiem, bo sobie zapisałam na wstępie, o której mam skończyć. A następną rzeczą, którą ja mam w zeszycie, to jest gadanie na temat kwantowych układów otwartych i ewolucji zredukowanej macierzy gęstości, czyli lepiej i matematycznie napisanie tego, co teraz naszkicowałam. Wolałabym to już robić na następnym razie, więc skrócę Państwu ten wykład o 5 minut. Zakładam, że kiedyś sobie odbiorę, więc skończę nagrywanie. Wyślę Państwu maila, jak to się pojawi na YouTubie. Do widzenia.